600-lecie Łodzi, kolejna odsłona. Jesteśmy w sąsiedztwie Pałacu Poznańskiego przy manufakturze. Manufaktura, czyli część fabryczna Imperium Bawełny Izraela Poznańskiego. Był to rodzaj dzielnicy niezależnej, mającej budynki, famuły dla robotników, swój szpital, a nawet kościół. I tutaj Izrael Poznański tworzył swoją potęgę bawełnianą. Zapraszam do środka. Jesteśmy na rynku manufaktury. Stoimy przed budynkiem elektrowni, ponieważ fabryka miała niezależną produkcję i zasilanie prądem. Po wojnie, po II wojnie światowej, to miejsce dalej było wykorzystywane w ramach przemysłu włókienniczego. Znajdowały się tutaj słynne zakłady Marchlewskiego, głównie zatrudniające kobiety, szwaczki w bardzo trudnych warunkach. Do 89 czy 90, dokładnie nie pamiętam, funkcjonowała ta fabryka. Potem był czas przestoju. Wszyscy zastanawiali się, co zrobić z tym kompleksem historycznym, skąd wziąć pieniądze, jak zrewitalizować. Trwało to parę lat. I dziś jesteśmy w pięknym miejscu, które jest słynie jako centrum rozrywki, handlu. Mamy ogromną galerię handlową. Jest tutaj muzeum, kino, restauracje, kawiarnie, odbywają się różne jarmarki, festyny. Proszę Państwa, miejsce warte zauważenia, warte zwiedzenia. Serdecznie Państwa zapraszam. Tu łodzianie lubią się spotykać, szczególnie w czasie weekendów, ciepłej pory roku. Zimą jest tutaj lodowisko, latem plaża, także mnóstwo rozrywek, mnóstwo przyjemności, a przy okazji historii wokół. Do zobaczenia w następnym odcinku.